nam jakaś lekcja odpadła. Mhm, tak, Basiu. Teraz musimy tylko pomyśleć, jak pożytecznie ten wolny czas wypełnić. Bo po południu też mamy wolny. O, wiem, Asiu. A co ty na to, jak pójdziemy z Maszą na spacer? Mamy na pewno się ucieszy, bo będzie mogła odpocząć. Bo jak my się Maszą zaopiekujemy, to mama będzie mogła drzemkę zrobić. Już ci opowiadałam, jaka męcząca może być noc z niemowlakiem. Albo może coś w domu zrobić, ugotować, albo posprzątać. Coś, czego nie umie z Maszą zrobić. Tak, Basiu, już od dawna chciałam czas z Maszą spędzić. Chodźmy z nią na spacer. Tak, mam nadzieję, że mamusia się zgodzi. Chodź, Asiu. O, a co wy dzisiaj tak wcześnie ze szkoły? Mamo, no bo lekcja odpadła. O, szkoda, a co za lekcja? Matematyka. O, a co? Pani Sikora zachorowała? Mam nadzieję, że nic poważnego się jej nie stało. Tak dokładnie to nie wiemy. Ma chyba jakiś bardzo ważny termin u lekarza skórnego. O, no cóż, cieszcie się, że macie trochę więcej czasu wolnego. Chodźcie do środka. Mamusiu, ja mam propozycję. Co ty na to, jak ja i Asia pójdziemy z Maszą razem na spacer? Miałabyś w końcu trochę czasu dla siebie. Na drzemkę na przykład, albo na zakupy lub sprzątanie. Asia też by się bardzo cieszyła. Też by chciała czas z Maszą spędzić. O, Basieńko, kochanie, to bardzo miło z twojej strony. Jesteś naprawdę kochaną siostrą. Będziesz z pewnością dobrym przykładem i wzorem dla Maszy. Zresztą już jesteś. Tak wiem, mamo. Dlatego się tak staram. Nie martw się. Damy sobie radę, mamusiu. Dziękuję i uważajcie na Maszę. Oczywiście, mamusiu. Pa! Do zobaczenia, pani Szymanek. Masza, i co podoba ci się? O, jak ona słodka jest. Kocham jej głosik. Tak, mówić jeszcze nie potrafi, ale za to głosik ma cudowny. Basiu, co tu robimy? Nie wiem, mi się trochę nudzi. A tobie, Masza? O, chyba wpadłam na pomysł. Wiecie co? Tutaj w pobliżu jest taki fajny jarmarkt. Może pójdziemy tam na spacer. Tam jest kolorowo, wesoło i dzieją się różne rzeczy. Maszy się chyba też będzie podobać. Tak, Basiu, dobry pomysł. Chodźmy na jarmarkt. O, już jesteśmy. No to wchodźmy. Chciałabym ci jakąś radość sprawić. Chodź, może wygramy dla niej taką przytulankę. Ja jestem w tym dobra. Odsuń się, Basiu. Jestem ciekawa, czy ci się uda. Masza, zobacz. Asia wygra ci przytulankę. Zobacz, co wyłowiłam. Podoba ci się ten pluszak? Na pewno jej się przytulanka podoba. Trochę duża ta przytulanka. O nie, wpadła do kosza na śmieci. Nie szkodzi, teraz ja spróbuję. Ja chcę rozgwiazdę. Podoba ci się? Mamy szczęście, że udało ci się też coś wyłowić. Asiu, chodź, zobaczmy, co tam jest. A kto jest matką tego dziecka? W tej chwili przestań. Żadna z nas nie jest matką. To moja siostra. A niby dlaczego mam wierzyć, że ty siostrą jesteś, co? Przestańcie się w ten sposób zachowywać. Siostra Basi was obserwuje.
i uczy się od was złych rzeczy. Zostawcie nas w spokoju. Zaczynam się bać. Przecież to tylko mały śmierdzący niemowlaczek. Słuchaj, jeżeli jeszcze raz coś takiego o mojej siostrze powiesz, to tego gorzko pożałujesz. Ja też się zaczynam bać. Musimy uważać. Słuchaj, Dawid, jedźmy tą karuzelą, ale na największych obrotach. No dobra. Te małe dzieciaki na pewno tak nie potrafią. Nazwaliście nas małymi dzieciakami, tak? Nie jesteśmy małymi dzieciakami, spójrzcie na siebie. No, przepraszam, tylko że wy wyglądacie jak małe dzieciaki. Jestem pewna, że chcecie mieć kłopoty. Okej. Denis, chodź. Stop! My też tak potrafimy. Tak, Basiu, my też to potrafimy. Teraz i pokażemy im, kto tu jest małym dzieckiem. Masza, słoneczko, my musimy niestety przejechać się karuzelą. Poczekaj na nas chwilę, możesz patrzeć. Zaraz będziemy z powrotem. Nie martw się. Pa, pa. No dobra, nastawię na pomarańczowe obroty, bo czerwone są zbyt ostre. No i co? To nic szczególnego. Tak, wiem. Asiu, wiesz co? Zróbmy tym chłopakom niespodziankę. Tak, pewnie. Jestem z tobą. Stop! Czego chcecie? Mamy dla was challenge. A więc będziemy wam stawiać pytania. I jeżeli na nie odpowiecie, podczas jak karuzela jedzie, macie szansę wygrać. Co to za challenge? Oczywiście, że wygramy. Wiesz co? Nastawimy karuzelę na największe obroty. Zobaczysz, co się będzie działo. Basiu, już chcę to widzieć, jak chłopaki na najszybszych obrotach pojadą. Okej, zaraz postawię wam pierwsze pytanie. 1, 2, 3. Jak się szybko kręci. O, tak szybko. O nie, Basiu, Basiu. Oni zaraz z karuseli wylecą. O nie. Ała, moja noga. Tak, a mnie pupa boli. Co za wredne dziewczyny. Wszystko w porządku? Z wami już nie mamy ochoty rozmawiać. Denis, chodź, idziemy. Zwariowane dziewczyny. Pa. Basiu, o niemal by się coś złego zdarzyło. Gdyby na przykład zostali ranni, miałbyśmy wielkie kłopoty. Tak, tak, masz rację. A teraz chodźmy do Maszy, a potem chyba do domu. Dobrze. Maszy w wózku nie ma. I co teraz? Jak to możliwe? Kto ją zabrał? Albo jak ona mogła zniknąć? Ojej! Jedno jest pewne, zła pielęgniarka to nie była. Ona jest w więzieniu. Asiu, chodź, musimy Maszy szukać. Tak, Asiu. Obszukałyśmy tutaj wszystko i tu jej nie ma. Boję się, że jej nie znajdziemy. Przepraszam bardzo, czy widziała pani przypadkiem małego niemowlaczka z niebieską opaską? To jest moja siostra. Nie możemy jej znaleźć. Ojej, niemowlaczek, bardzo mi przykro, ale nie widziałam. Dobrze, pomimo wszystko dziękuję. A może pan widział małą dziewczynkę niemowlaczka z niebieską wstążką? Nie możemy jej znaleźć. O, przykro mi, ale takiego kogoś nie widziałem. A ja tak samo. Nie widziałam tego dziecka. Okej, ale teraz naprawdę się martwię. Najlepiej zadzwonię do mamy. Tak by było najlepiej. Tak?
jesteśmy tu na jarmarkcie. Masza była w wózku, ale zniknęła. Co? A gdzie jest? Nie możemy jej znaleźć. Co? Zaraz będę. Nie odchodźcie stamtąd. Tak. Dobrze, dzieci. Zapytajmy najpierw ludzi. Pracowników, czy ktoś jej tu nie widział? Tak, już zrobiłyśmy, ale nikt jej nie widział. Dobrze, ale zapytajmy jeszcze raz. Może ktoś sobie coś przypomina? Aha. Przepraszam, szukam mojej małej córki. Dziewczynki spuściły ją tylko na chwilę z oka i zniknęła. Może pan ją widział? Wiem, dziewczynki już pytały. Nie, niestety, przykro mi. Ale chyba da się coś zrobić. Rozgłoszę, że dziewczynki na jarmarkcie dziecko zgubiły. Każdy, kto tu się znajduje, będzie to słyszał. I może akurat znajdzie się ktoś, kto pani córkę widział. Może to coś pomoże. Dobrze, tak zrobimy. Uwaga, uwaga! Poszukiwana jest mała dziewczynka z niebieską opaską. Jeżeli ktokolwiek coś wie, proszę podejść do informacji. Dziękuję. Mam nadzieję, że to pomoże. Tak, tak, ja widziałam przedtem strażnika. Trzymał na ręce dziewczynkę z niebieską wstążką. O, a gdzie jest ten strażnik? O, tego nie wiem. Nie wiem, gdzie poszedł. Dobrze, to zadzwonię od razu do security. No hej, widzieliście przypadkiem malutkie dziecko z niebieską opaską? Tak, dziecko jest u nas, a matka się znalazła? Tak, stoi tu obok mnie. To dobrze. Zaraz będziemy. No to dzięki. Miała pani szczęście. Security zauważyło, że dziecko było nie pod opieką i dla bezpieczeństwa zabrali je. Dziękuję bardzo. Jak dobrze, że się nic nie stało. Dziękuję. Proszę, to moja praca. Panu też dziękuję. To oczywiste. Jakie szczęście! Marza, obiecuję ci, że już nigdy, nigdy cię z oka nie spuszczę, ani na chwilę. O tak, Basiu, małego dziecka nie wolno ani na chwilę samego zostawiać. Obojętnie, co się dzieje. Tak, mamusiu, już tak na pewno nie zrobię. Dostałam dzisiaj nauczkę. No dobrze, ale to się nie może powtórzyć, bo już nigdy nie pozwolę ci być z nią sama. Zrozumiałam, mamusiu, i przyrzekam. A teraz chodźmy do domu. O, widzę, że Masza ma nową przytulankę. Tak, wyłowiłyśmy specjalnie dla niej. Aha. Fajnie. Powiem pani szczerze, dobrze to nie wygląda. Linijka przykleiła się do skóry bardzo mocno. Z pewnością jest to silny, szybko schnący, błyskawiczny klej, kropelka, coś w tym rodzaju. I zużyta była tutaj bardzo duża ilość tego kleju. Niestety, proszę się nie bać, ale musimy oderwać kawałek skóry. Ręka będzie bolała parę dni i nie powinna być mokra. Przykro mi, ale innego rozwiązania nie ma. Pani da sobie rady. No to wygląda, że nie mam innego wyjścia. Proszę się nie bać. Zaczynamy odrywać. Może koniecznie rozszyfrować, kto to zrobił. Jak to była Basia i Asia, to mnie dopiero poznają.